rzecz naszego spotkania kolor. Tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jaki kolor mamy na sobie, tak jesteśmy odbierani przez publiczność. Czyli kolor jest kolejnym sposobem na podkreślenie pewnych cech w naszym wizerunku. Jak widać, tu mamy różne przykłady kolorów strojów i za każdym razem one byłyby dobre na inne sytuacje. Zacznijmy od czerni. Tutaj czym się kojarzy kolor czarny? Żałobą. Świetnie. W naszej kulturze z żałobą. Z czym jeszcze? Ale idźmy w takie... Nie wiem, czy to oficjalne. A to oficjalne to już jest taki bardzo mądry Konrad. Takie pierwsze skojarzenia z czym? Wieczorowe. Wieczór, noc, tak? Tajemnica. Ale też czarny może być grzech. Tak? Czarny jest... Popatrzmy, kolory też weszły na stałe do języka potocznego, więc mamy czarne podniebienie, prawda? Czarna godzina to jest kolor szalenie mocny, albo uważany przez artystów, a jeżeli chodzi o świat biznesowy, jest to kolor, który nadaje się na wieczór, kolor, który buduje autorytet. Autorytet. Granat, z czym się kojarzy? Niebo. Z czym jeszcze? Atrament, biuro, szkoła, garnitur, mundur, to jest właśnie kles. To jest bardzo, bardzo taki biurowy, bardzo formalny kolor i dlatego są właśnie w tym kolorze mundury. To jest świetny kolor biznesowy, właśnie alternatywa też dla szarości. Czyli podkreśla powagę i autorytet granat. Szary, z czym się kojarzy? Szara myszka, niejawość, tajemnica, mgła, to jest kolor, którego nie widać. Dlatego mówi się, że to jest kolor, który podkreśla sumienność, kompetencje, kolor urzędników. I tutaj mamy w przypadku męskim kolor czarny. Pamiętajmy, po godzinie 18 czarny garnitur nie wlecie. I kolor granatowy, który jest uniwersalny na wszystkie godziny dnia. Kolor grafitowy, kolor szary w męskim wydaniu. Kolor fioletowy, z czym się kojarzy? Magia, świetnie, bo to jest kolor czarownic też, kolor królewski. To jest kolor, który pomaga podkreślić indywidualność. We fiolecie naprawdę wygląda się inaczej. To też jest świetna alternatywa dla granatu. Błękit, z czym się kojarzy? Z niebem, błogością, z niebieskimi migdałami. To jest kolor, jak pamiętacie, pierwszą kampanię w 1995 roku, jeżeli czytaliście o Aleksandrze Kwaśniewskim, kolor błękitnych koszy, czyli kolor, który działa uspokajająco, pomaga wzbudzić zaufanie. I tu w męskim wydaniu fiolet, właśnie ta indywidualność, kolor błękitny, czyli kolor w okresie letnim, czy kolor koszy biznesowych. Z czym się kojarzy czerwień? Z władzą, z siłą, z czym jeszcze? Agresja, świetnie. Namiętność, złość, krew, miłość, prawda? To jest bardzo też silny, to jest tak samo silny kolor jak czarny. I czerwień jest kolorem właśnie pomagającym dodać energii, pobudzać, zwrócić na siebie uwagę. Też czerwień kolor przywódców. Róż, z czym się kojarzy? Kobiecość, ladrynka, barwi, blondynka, tak? Ale róż generalnie tak samo jak błękit jest kolorem uspokajającym i nieprawda jest to, że róż jest mało męski. Latarniowa koszula z gwiazdorowym garniturem wygląda naprawdę rewelacyjnie. Tutaj mamy kolor czerwony, kolor różowy w męskim wydaniu. Beż i brąz, z czym się kojarzy? Z elegancją, beż z elegancją, brąz z biedą. Brąz z biedą. Faktycznie tak było, że wcześniej, kiedy farbowano stroje, już kończymy, używano barwników naturalnych i brąz był najłatwiej używanym kolorem, bo był kolorem z gruntu uzyskanym i to był kolor zakonu żebraczy. Dlatego to nie jest kolor elegancki. Ale mówię o beżu, o takim kamelowym. Znaczy, to są generalnie kolory niebiznesowe, a więc kolory, które przyjaźnie nastawiają do nas ludzi, mniej formalne, ułatwiają. I tutaj brąz w wydaniu męskim, czyli mamy marynarki figowe, czy marynarki to jest też środowisko uniwersyteckie, więc profesorów. Żółty, z czym się kojarzy? Żółty pomarańczy. Słońce, radość, zabawa. Generalnie nie jest to kolor profesjonalny. Przyciąga uwagę, powoduje radość. Generalnie zwraca uwagę. Nie na każdą sytuację się nadaje. Zieleń jest kolorem bardzo eleganckim, jeżeli mówimy o zieleni głębokiej. Wspaniała alternatywa dla granatu. Trudno dostać takie rzeczy w sklepach, ale bardzo zachęcam, szczególnie kobiety. No i biel, kolor świeżości, niewinności. Mało biznesowa, ale w lecie
Może być. Proszę bardzo, bierz w wydaniu męskim.